Cześć, dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagramy w XCOM Enemy Within. Ostatnio udało nam się zniszczyć dość trudną bazę Exalt. I przy okazji wydać łączność... Aha, dobra, to na razie to nie. Poszukujemy. Mamy łączność hiperfalowa zakończona. Wybierz nowe badanie. Możesz zbudować przekaźnik hiperfalowy. Okej. Okay. Łączność obcy opiera się na falach nadwymiarowych docierających do celu praktycznie natychmiastowo. Ten przekaźnik powinien umożliwić nam wykrycie źródeł tych transmisji. Okej. Okay. Pancerz tytan, lanca fuzyjna, ciężka plazma. Myślę, że tą ciężką plazmę sobie zrobimy. Dział techniczny, buduj instalację. Już wiem, że będziemy musieli prawdopodobnie to w takim razie rozbudować. Może tutaj? Bo laboratorium to nie. Tutaj bym chciał dodać na pewno. Ile to będzie kosztowało? 185 za mało pieniędzy. W takim razie zbudujmy sobie tutaj to laboratorium genepsjoniczne, ale to też kosztuje 200. W takim razie myślę, że pokopiemy sobie tutaj w tym czasie. Nic więcej nie będziemy robić. Następnie odlewniacz. Czy tutaj jest coś, co by mnie interesowało? Dron strażniczy, ulepszenie scope'a. Ulepszony miotacz łukowy. Zwiększa moc naszych miotaczy łukowych. Będziemy mogli skutecznie ogłuszać przeciwników w walce. Kawałki broni 20, no to tak średnio. Mógłbym natomiast wyprodukować przedmioty wabik, jeden wabik. To urządzenie zostało zaprogramowane, by naśladować. Czy to mi się w ogóle opłaci? Dobra, na razie nie, na razie czekamy. Mamy raport rady za 11. Ciężka broń plazmowa, na to czekam. Okej, okay, pokaż miejsce uprowadzenia oczywiście. Odbieramy liczne prośby o pomoc. Bieżące porwania zostały naniesione na Hologlobus. W zasadzie bez znaczenia co wybierzemy. Potrzebujemy pieniędzy, więc polecimy sobie do USA. Kogo mi tu dało? Iwanowicz! Iwanowiczu! Towarzyszu Iwanowiczu, witamy. Pancerz, ciężki laser, granat. I niezwykły granat? Myślę, że tak. Czy ja mam jakiegoś żołnierza wsparcia tutaj? O, nie ma żołnierza wsparcia. Kapitanie Iwanowiczu. Jednak będziemy musieli z pana zrezygnować. Pan wybaczy. Ale odda pan najpierw pancerz. Okej, usuń jednostkę. Potrzebujemy żołnierza wsparcia. Osa, lecisz z nami. Albo... Xanker. Też może być. Wyposażenie. Karabin plazmowy. Wteczki. I granat odłamkowy. Bo raczej granat trochę mocniejszy niż odłamkowy. Czy coś jeszcze tutaj w takim razie robimy? Możemy sobie zmienić granat na miotacz łukowy, żeby złapać cokolwiek. I mógłbym kupić chyba drugi karabin plazmowy. Czy to nie byłoby fajnym pomysłem właśnie? Ile to mnie kosztować będzie? Dział produkuj przedmioty. Ile kosztuje druga plazma? Karabin plazmowy, snajperski. 197 dolarów potrzebujemy. Czyli możemy coś sprzedać. Iść na szary rynek. Zwłoki sektoida, może mamy ich mnóstwo. Pięknie, to już na pewno mnie stać. Tam było 191 czy 171? 197. To jeszcze mnie nie stać. Pokój sytuacyjny, iść na szary rynek jeszcze raz. Kawałki, karabiny szturmowe, karabiny snajperskie, Exalt. Są dupy potrzebne. Robimy tak. 199 dolarów, pięknie. Dział techniczny, produkuj przedmioty. Bierzemy drugi karabin plazmowy snajperski. Pięknie. Teraz centrum kontroli. Uprowadzenia.
No i Wilti, dostaniesz wreszcie swój karabin. Ne, zajebiście. Przy okazji udostępnianie przedmiotów od razu i damy żołnierz wsparcia. Szturmowiec musi dostać lepszy pistolet. Pięknie. Te pistolety plazmowe to ja też powinienem zacząć używać. No i rozpoczynamy. Dobra, prosta misja. Może uda się złapać jakiegoś obcego, którego jeszcze nie badaliśmy, na przykład Chryzalit albo coś w tym rodzaju. Przygotujcie się do misji. Naszą SD będzie kontynentalna część Stanów Zjednoczonych. O, tam też nowa mapa jest. Znaczy znam ją, ale jeszcze na niej walczyliśmy. Już przyspieszajmy te rzeczy. Uderzeniowy 1 czeka na rozkaz desantu. To jest fajny poziom. Przyjęliśmy wielkie niebo. Uderzeniowy 1 może atakować wroga. Uważajcie na siebie. Okej, na razie to do przodu. Widzę obiekt obcych. Cudownie. To daleko, tak? W takim razie myślę, że nasz snajper. To jest dobre pytanie. Czy my chcemy. Wiecie co, na razie sobie postawimy się tutaj i rzucimy skaner bojowy tam trochę dalej, żeby widzieć, co się dzieje za tym budynkiem. Okej. Okay. Już widzimy, co się dzieje. Mamy dość wrednego przeciwnika. Kurosaru w takim razie. On mnie na pewno zauważy. Czy ja do niego dostrzelę? Kurde, zabraknie mi idealnie, malutko mi zabraknie. Dobra, więc tak, Briggs. Zasuwaj, może jeszcze nie tu. Ale śmiało możemy spróbować przedostać się tutaj. Zobaczymy, czy tam się da przed tym przejść. Czy to jest jakieś przeciwwskazanie, nie widzę nic. Ty na razie nic nie robisz. W sumie to moglibyśmy wejść właśnie do budynku. Ok, na razie sprint pod drzwi. Myślę, że z budynku będzie się prowadzić ostrzał lepszy. Tutaj na razie nic. Briggs ze strzelbą. Sprint tutaj. Pięknie. No i Xanker. Prawdopodobnie też za te drzwi. Nice. Tutaj. Przesuniemy się jeszcze troszeczkę dalej. Widzę, że nie ma tam żadnej osłony. Ochrony znaczy. Warta? No i zobaczymy, co będzie się działo. Musimy ich jakoś tam szybko wyeliminować. Okay. Jestem w drodze. Zobaczymy. Nic tu nie widzę, świetnie. Może jeszcze dalej w takim razie. Zaczynam grać odważniej. Teraz moglibyśmy spróbować podejść właśnie tutaj. Zobaczymy, czy nas zauważy. Ok, zauważył nas. Ustawił wartę. Te dwa drony będzie trzeba zniszczyć. Tą jebaną wartę ustawił, będzie troszeczkę trudniejszą. Widzę, że przebiegniemy sobie tutaj. Może nas wykryje i strzeli do nas, nie wiem. Strzelanie w biegu w takim razie. Tutaj. Tak, dobra, błyskawiczny refleks zmarnuje wtedy wartę. A my zajmiemy miejsce sobie snajperami. Wow, tego się akurat nie spodziewałem. O ja pierdolę. No berserki to będą ciężkie. Nie tego. Tego też nie. Czemu tego nie możesz? God fucking damn it! Dobra. Wal.
się pudło. Trafienie krytyczne. To może być. Zaraz będę na miejscu. Okej. Co te jebane mutony? 8 punktów. Spróbujmy. No teraz jakby mi się przydały właśnie trafienia, to ich nie ma. No, cholera pudło, niestety. Zrobimy inaczej. Rzucimy na niego granat widmo. Ciekawe, czy ja trafię tak, żeby trafić wszystkimi. Jeszcze moment. Prawdopodobnie mogę to zrobić. Tu mamy granat widmo, a tu... Jezus Mary, granat i głowy mi rzucił. To może spróbujmy. Nie, też nie. W takim razie skitramy się. Wiecie, podejdziemy sobie tutaj, jeszcze bliżej. To jest granat widmo. Super. I tu nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wyczaić taki motyw, żeby można było wszystkich ukryć. Ja pierdzielę, uda się. Musi się jakoś to udać. Okej. No piksel jeden! God damn it. Może tu jakoś? Też nie. No zobaczcie, no. Inaczej, może tutaj tak. O, w ten sposób rzućmy. Że nic nie widzę. Czy ja właściwie go tam obejmuję, czy nie obejmuję? O! Jest! Rzucaj! Wszyscy działają, wszyscy! Przez sufit! No comment! O! Właśnie, nie widzisz mnie! Czy ty możesz skakać? Dobrze wiedzieć, że nie umiesz. Cudownie. No spoko. Poruszajmy się troszkę, ruch nam nie zaszkodzi. Gdzie jest wróg? Dysk też jest głupi. Świetnie. No to teraz was posiekam. Jednym słowem. Bosko. Troszeczkę inaczej to zrobimy. Przejdziemy sobie. Też tak, na pewno zabierzemy to, bo nam ucieknie. Pięknie. Teraz podejdźmy sobie tutaj. Potwierdzam. Świetnie. I mogę w coś strzelić. To jest 50% szans na trafienie, to nie. Ale jeżeli uda się tam zrzucić granat, to będę w niebo wzięty. Zatem rozwalamy wszystko. Poszedł granat. Pięknie. Okej, okay, ale butony są takie dość dupowate z tego co widzę. To co, granat odłamkowy? Albo jeszcze nie, inaczej. Jego możemy w każdym momencie tak naprawdę wykorzystać. Spróbujmy... podejść tutaj i strzelić w tego mutona. Pięknie. Strzelanie dwa razy, 100% szans na trafienie. Walimy. Dobra, już praktycznie nie żyje. Kto teraz? Nasz człowiek z karabinem. Dobra. Mógłbym się jeszcze przesunąć troszeczkę. A, tutaj mam jeszcze tego pajaca. Więc tak, przejdźmy sobie na pewno tutaj. I zabijamy tego, czy może tych. Na każdego mam 100%, no tego mniej. Zabijmy berserka. On jest groźniejszy. Doskonale. Teraz. Ilu ich jeszcze mamy? Mamy 3 do wyboru, tak? Kurosaru może strzelić w każdego. Zatem pierwszy cel
to będzie ten. On może, oni mogą poddawać po dwa strzały naraz. Znaczy po dwa strzały generalnie bez straty tury. Świetnie, trafienie krytyczne, doskonale. Teraz jeszcze tego sobie spróbujmy. Ten nie może. To może być troszeczkę problematyczne w takim razie. To robimy inaczej. To, a nie, ten może. O właśnie. 90% szans na trafienie. Tylko, że jeżeli... Może przesuńmy się w takim razie tutaj. Jestem w drodze. Będę mógł sprzątnąć tego. Spróbujmy. No właśnie, ten nie trafia. Zatem, tu musimy, tu mamy, możemy wykorzystać tu 100%. Wolimy. Ponieważ drugi snajper ma dwa strzały teraz do wykorzystania i użyjemy go do strącenia szybowca. 90% szans na trafienie, to idealnie. Pięknie. Czy coś jeszcze tu zostało w takim razie? Tak. No i super. Wyruszam. W takim razie podejdziemy troszeczkę dalej. Kontakt. Oh, hello. To nie będzie z tym wielkiego problemu. No dobra. W takim razie... Kurosaru, podejdź tutaj, rzuć na pewno... skaner bojowy. Myślę, że no spokojnie gdzieś tutaj rzucimy go. Pięknie. Powinniśmy go widzieć. Idealnie. Więc tak, najpierw... Tu już nie masz amunicji, tak? Ale ty masz. 54%. Możemy spróbować podejść z tej strony. Nice. Dalej 54%. Ale spróbujmy jednego zabić. Bardzo ładnie. Polski może. Brawo. I jeszcze ktoś tam jest. Okej, w takim razie przeładuj broń, przeładuj broń. Tu zrobimy wartę. Myślę, że możesz śmiało podejść gdzieś tutaj. Też przeładujesz broń, Wilti. Gotów. Dobra, gdzie są teraz wrogowie? Jeszcze ich tam trochę jest, najwidoczniej. Wyruszam. Teraz zejdziemy sobie tu niżej. Już się za to biorę. Xanker, przeładujesz broń. O, tak. Doskonale. Warta. No i co? I rzucamy kolejny skaner bojowy w takim razie, tylko tym razem... No, gdzieś tu. Tu też nic nie widać. Nie wiem, gdzie oni są. Prawdopodobnie gdzieś daleko. W takim razie zajmiesz od razu pozycję Kurosaru. Świetnie. Mecha weźmiemy sobie na tą stronę. Polski, zasuwasz. Xanker za chwilkę przejmie Melt. Myślę, że Briggs pójdzie obstawiać Kurosaru. No i co, warta. W zasadzie to nie wiem, czy to są przeciwnicy. Ale tam, gdzie myślałem. Słyszeliście to? Ano. I to nawet ten mech. Pięknie, 9 obrażeń na dzień dobry. Ale mamy też, moi drodzy, tego skubańca. I jego będzie trzeba wykończyć szybko. Więc tak. Biegniemy tędy. Przy okazji myślę, że walniemy sobie też tutaj, żeby zniszczyć osłony. Świetnie, 4 punkty obrażeń od razu w papę.
i wystrzał w głowę. Może, a ten drugi snajper? Też może, no to co? Strzał w głowę czy zwykły? Myślę, że zwykły strzał. Doskonale. Ponieważ teraz jak tamten wyjdzie, to ściągną go snajperzy. I się wycofamy, by właśnie nas nie trafił. Tutaj, tutaj w ten sposób, ty w ogóle kucnij. Zabierz melt. I uciekaj. Bo z tamtym nie ma żartów. Tu natomiast... myślę, że też uciekniemy. Nawet gdzieś tutaj. Tak, żeby mnie nie zauważył. Przeładuj. Muszę przeładować. No i zobaczcie, jeszcze... Okej, warto zadziałała, zadziałało. Zabij go. Pięknie, 8 punktów obrażeń. Teraz pytanie. Bo i tak nie damy rady mu nic zrobić. Jest za daleko, żeby go ogłuszyć. Zatem może Ksanka się powinien nim zająć. 24 punkty. Spróbujmy tędy podejść, żeby mieć większy poziom. 39. A to granatem go załatwimy. Pięknie. Kolejny sukces. Dobrze się spisaliście, dowódco. Ksanker dzięki temu powinien nabić następny poziom doświadczenia. Nie zdarzyło mi się jeszcze widzieć sprawniejszej operacji. Kapit jest kapitanem. Grandym mają większe na przedziałanie, dodatkowo zwiększają obronę. Świetnie. No i co? Mamy sporo zwłok. Nawet zwłoki dowódcy sektoidów. Melt, rdzeń mechtoida. Pamiętaj, będziemy. O, i zobaczmy, pokój sytuacyjny. O, mogę wysłać nawet. Wystrzel satelitę w takim razie. Rosja, koniecznie. Wystrzelimy tutaj. Sądzę, że wystrzelimy też do Egiptu. Wystrzelono satelitę. I wystrzelimy do Nigerii. Wystrzelono satelitę. Pięknie. Mamy jeszcze troszeczkę miejsca na satelity, ale to dzięki temu dostaniemy więcej pieniędzy. No i teraz mamy 202 dolary. Dział techniczny, buduj instalację. Za dwa dni będziemy mogli zrobić. I myślę, że zrobimy sobie w tej kolejności. Okej, Rosja, pani. No już nie ma paniki, więc na pewno przestań mnie tak straszyć. Wybierz nowe badanie, świetnie. Można produkować nasze własne ciężkie plazmy. Ponadto nasi żołnierze mogą teraz używać wszystkich, które znalazły się na polu walki. Można produkować ciężka plazma, działo cząsteczkowe. W Odlinie pojawił się projekt plazmy Shiva. To LKM jest najpotężniejszą bronią plazmową. Wykorzystuje powiększone źródła zasilania i mechanizm chłodzący, co pozwala uzyskać większą szybkostrzelność niż w przypadku poprzedniej konstrukcji. Dostępny jest nowy projekt odlewni. Dostępny jest nowy przedmiot. Działo cząsteczkowe. Technologia ciężkiej plazmy umożliwia wytworzenie strumienia cząsteczek o znacznie więcej energii, odpowiednio cieplne odpowiedzie od blblbla. Odprowadzanie ciepła z tej broni mogłoby okazać się niebezpieczne dla niezmodyfikowanego żołnierza, ale w kombinowaniu MEC można zainstalować wszystkie niezbędne systemy. Super. Teraz myślę, że zrobimy sobie pistolety plazmowe. Albo strzelba. Myślę, że strzelba byłaby lepsza. Pancerz Tytan, też 11 dni. Robimy strzelbę. Ale przykład dział techniczny, produkuj przedmioty, ile ich mamy. Właśnie. Pancerz chitynowy nie. Chodzi nam o karabin plazmowy, ciężka plazma. I jeszcze powinniśmy jeden jakiś mieć. Działo cząsteczkowe. 256 dolarów. Znaczy kredytów. Wow! Trochę dużo. Ale to jest dla mecha, byłoby zajebiste. Dobra, pokój sytuacyjny. Idź na szary rynek. Co możemy sprzedać? Mamy mnóstwo tego gówinka i nikt tego nie chce. W ogóle nie dostaje żadnych zleceń. Tak, zwłoki sektoida. Zwłoki mutona.
Śród zasilania UFO. O, okej, okay, to możemy sprzedać. Tutaj mamy też uszkodzone. Nawet nie zauważyłem tych rzeczy. No, sprzedaj, pięknie. Teraz możemy to spokojnie zbudować. Produkuj przedmioty. Działo cząsteczkowe. Nie działo kinetyczne, działo cząsteczkowe, świetnie. Produkcja. Jedną sztukę, świetnie. Teraz buduję instalację. Tu jeden dzień potrwa. W takim razie ja jeszcze mogę sobie spokojnie. Chwila. Nie buduję innego tego produktu i przedmioty. Jeszcze zobaczmy, ile kosztował ten. Ciężka plazma. 197. No, brakuje nam jeszcze troszeczkę, więc tak. Idź na szary rynek, czy tam czarny rynek. Sprzedamy w takim razie rdzeń fuzyjny, no może niekoniecznie. A powiedzmy źródło, dwa źródła zasilania UFO możemy sprawdzić, sprzedać. Czy źródło zasilania UFO jest mi ile potrzebuje do budowy Firestormu? Źródło zasilania UFO 1 to nawet możemy spokojnie sprzedawać. Idź na szary rynek, to jest szary rynek, a nie czarny rynek. Z dwie sztuki. Pięknie. Nawet mogę chyba więcej sprzedać, tak czuję. Produkuj przedmioty, ciężka plazma. Okej. Okay. Pięknie. Z centrum kontroli. No i zobaczmy, co się będzie działo. O, wyślij Skyrangera. Porywacz. Dobrze, że kupiłem nowy sprzęt. Więc tak. Zobaczmy, czy już mamy żołnierz wsparcia? Nie, no to Xanker idziesz dalej z nami. Pięknie. Żołnierz mech. Wyposażenie. Działo cząsteczkowe. Oh fuck yeah. No, teraz to dopiero będziesz walić. Tutaj natomiast. Briggs Szturmans jeszcze nie ma. Weźmiemy wyposażenie. Ciężka plazma dla ciebie. Pięknie to wygląda. Wszyscy mają broń plazmowe już, praktycznie. Tylko ty nie masz. Wyposażenie. Tak jest. Tak się zastanawiam, czy właśnie, czy to się opłaca w ogóle trzymać. Mogło mi dać granat jakiś sensowniejszy. Ale myślę, że się na razie z tym powstrzymamy. Więc tak, to będzie w kolejnej misji. Dzięki za uwagę. Znaczy w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Hej, papa.